Witam was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Romanek. Dziś chciałbym opowiedzieć wam historię, która miała miejsce jakiś czas temu. A wszystko działo się w małej miejscowości Pępek na południu Podlasia. Przechadzałem się akurat po okolicy, gdy nagle napotkałem mojego starego znajomego, który jest z wykształcenia hydraulikiem. Powiedziałem do niego: witaj mój cudowny włoski, wąsaty przyjacielu. Cóż sprowadza cię w te okolice, w okolice Pępka? Na co on odpowiedział mi wesoło: it's me, Mario! Pomyślałem, dlaczego nie przywitał się ze mną tradycyjnie, zwykłym: cześć! Lub: witaj! Tylko właśnie: it's me, Mario! Uznałem jednak, że to nieistotne i zapytałem go: co u ciebie słychać, mój drogi przyjacielu? Na co on odpowiedział mi: it's me, Mario! Pomyślałem, że coś jest nie tak, zapytałem się go: czy dobrze się czujesz, mój włoski, wąsaty przyjacielu? Wtedy on odpowiedział mi: it's me, Mario! Nie wiedziałem, jak to zinterpretować. Wtedy przyszła mi do głowy pewna myśl: a co jeśli mój włoski, wąsaty przyjaciel będący hydraulikiem zapomniał, jak mówi się po polsku i próbuje się porozumieć ze mną jedynym językiem, jaki zna, czyli jak na prawdziwego włoskiego, wąsatego hydraulika przystało, włoskim. Zapytałem się go: mój włoski, wąsaty przyjacielu będący hydraulikiem, czyżbyś zapomniał, jak mówić po polsku i mówisz do mnie wyłącznie po włosku? Odpowiedział mi: it's me, Mario! Postanowiłem więc poszukać pomocy w Pępku. Po niedługim czasie poszukiwań udało nam się znaleźć bar. Po wejściu do środka zapytałem na forum, czy znajduje się tu może ktoś, kto zna język włoski i pozwoli mi się porozumieć z moim przyjacielem, który zapomniał, jak mówić po polsku. Wtem wstał pewien mężczyzna i powiedział: ja jestem Włochem, myślę, że mogę ci pomóc. Był to nikt inny jak sam Benito Mussolini. Powiedziałem wtedy: będę panu niezmiernie wdzięczny, drogi panie Benito. Podszedł do mojego przyjaciela i zaczęli rozmawiać. Spaghetti, pizza, lasagne, napoli, spaghetti, amore, carbonara, roma, bolognese, focaccia, cavolata. Nie zrozumiałem nic z tego, co mówili, ponieważ ich rozmowa przebiegała po włosku. Po wszystkim podszedł do mnie Benito Mussolini i powiedział: twój włoski, wąsaty przyjaciel hydraulik powiedział, że nazbierał w lesie grzybów, które następnie ususzył i zjadł z jajkiem, po czym zrozumiał, że ma dosyć przetykania rur i chce zająć się ratowaniem księżniczek. Czynność ta pochłonęła go do tego stopnia, że zapomniał języka polskiego. Uznałem, że jest to ciekawe, ale nie wiedziałem, co z nim teraz zrobić. Powiedziałem więc: panie Benito Mussolini, jest to bardzo ciekawe, ale nie wiem, co z nim teraz zrobić. Czy ma pan może jakiś pomysł? Benito Mussolini odpowiedział jedynie: nie wiem. I odszedł do stolika, przy którym raczył się tanim polskim winem. Uznałem więc, że pomogę mojemu przyjacielowi, który jest Włochem, ma wąsy i jest hydraulikiem, dotrzeć do miejsca, w którym znajdują się same zagadki, czyli do Bydgoszczy. Odprowadziłem go na przystanek autobusowy, który znajdował się nie w Pępku, a miejscowości położonej nieopodal, której nazwa brzmi Różowe Światła Halogenowe. Gdy podjechał autobus, pożyczyłem mojemu drogiemu przyjacielowi szerokiej drogi, na co on odpowiedział mi: mi, Mario! Tak oto kończy się moja przewrotna historia z miejscowości Pępek. Na zakończenie dodam, że warto uczyć się języka włoskiego na takie właśnie sytuacje.